O, o, bardzo przepraszam. Ja tylko... Zaraz to zetrę. Już... Nie trzeba. Proszę dać mi chwilę. Nie. Usiądź. Proszę dać mi chwilę, ja... Usiądź wreszcie. Jedz. To jest włoskie wino. 20-letnie. Pij. Dziękuję, ale... Żadnych ale. Po prostu jedz. Smaczne, nieprawdaż? Lubisz takie wino? Szczerze powiedziawszy, ja nigdy nie piłem czegoś takiego. Więc się przyzwyczajaj, bo od tej pory tylko takie rzeczy będziesz jadał. Co to znaczy? Robert Richardson. Więc tak wygląda mój ojciec. Wreszcie cię poznałem, synu. Wynoś się stąd. Hej, synu, czekaj. Dlaczego mnie odtrącasz? A czego się spodziewałeś po dziecku z sierocińca? Zbierasz, co zasiejesz, Robercie Richardson. Synu, chcę to naprawić. Naprawdę? A niby jak chcesz to zrobić? Dobrymi czynami. Chodź ze mną, chciałbym ci coś pokazać. No chodź. Dzieciak połknął przynętę. Nie miał bladego pojęcia, dlaczego go szukałem. Dokąd mnie zabierasz? No już, dalej chodźmy. Okej, to tutaj. To ma być żart? Przecież to mój własny wóz. To jest twój wóz? Więc się z nim pożegnaj. Nie będziesz musiał dłużej jeździć tym złomem. Porsche. I to nowiutkie. Jego reakcja na ten prezent była... niesamowita. Podoba ci się? No już, chodźmy się przejechać. Co jest? Pewnie przeraża cię jazda tak drogim wozem. Spokojnie, tatuś będzie przy tobie. Wiesz co, podziękuję. Zaraz. Chwila. Nie lubisz Porsche? Zamieńmy je na Lamborghini. Nie, ale lubię mój wóz. Jest w porządku. Jest porysowany. Ale każda rysa to wspomnienie. Nowy wóz da ci nowe wspomnienia. No chodź. Zgarnijmy jakieś panny i zabawmy się. Dalej! Słuchaj, mam już dziewczynę i kocham ją. Więc ty się baw, a ja wracam do pracy. Tim? Dlaczego wyszedłeś bez słowa? Przepraszam, pani Murphy. To się nie powtórzy. Mam nadzieję, bo inaczej cię zwolnię. Wątpię w to. Co to ma znaczyć? To, że jakiś tam menedżer nie może zwolnić właściciela. Ej, co ty u nich wyprawiasz? Synu, to moja druga niespodzianka. Nie jesteś już kelnerem, tylko właścicielem lokalu. Tim, to znaczy, panie Morris, proszę wybaczyć mi ten brak taktu. Nie, nie, przestań, proszę! Nie chcę tej restauracji! Co ty wygadujesz? Własna restauracja oznacza pieniądze, rangę. Teraz jesteś tylko sługą. Okej, w porządku. Ale sam do tego doszedłem. Zrozum wreszcie, że to nie pieniądze czy ranga czynią cię szczęśliwym. Wiesz co, może zostawmy to już, dobrze? Przepraszam. Mój plan zaczynał się sypać, ale wówczas wpadłem na doskonały pomysł. Przynajmniej tak mi się wydawało. Miałeś przecież stąd wyjść. Teraz zmienisz zdanie. Skoro nie chcesz wozu ani tej knajpy, to weź to. I sam zdecyduj, na co wydasz tę sumę. Jesteś pewien? Jak najbardziej. Zrobię wszystko w imię naszego pojednania, synu. W takim razie... Mówiłem, że zmienisz zdanie.
Rozum ci odjęło? Coś nie tak? Masz zamiar zmarnować $1,000,000 na sierociniec? Właśnie tak. Na ten sierociniec, którym mnie porzuciłeś. Ten, który zastąpił mi rodzinę. Ten, który mnie wychował i wszystkiego nauczył. On, nie ty, Robercie. Zrozum wreszcie, że nie wszystko można kupić. A zwłaszcza rodzinę. Synu... Szlak! Hej, co się dzieje? W porządku. Za chwilę wszystko mi przejdzie i sobie pójdę. Przeciwbólowe? Czekaj, dzwonię po karetkę. Zaczekaj. Nie przyszedłem tutaj, żeby się z tobą pogodzić. Pilnie potrzebuję przeszczepu nerki. I tak się stało, że mam zgodność tylko z tobą. Ale... Cieszę się, że się spotkaliśmy. Co dzięki tobie dotarło do mnie, że jestem tak ubogi, mając tyle pieniędzy. A ty jesteś szczęśliwy, nie mając nic. Wybacz mi. Co się stało? Bez obaw, panie Richardson. Operacja się udała. Z panem i dawcą wszystko jest w najlepszym porządku. Dawcą? Tak. Przeszedłem przeszczep? Ale jak? Tim. Hej. Oddałeś mi swoją nerkę? Tak. Oddałem. To znaczy, że możesz żyć dalej. A dlaczego? Dlaczego postanowiłeś mnie ocalić? Przecież jestem najgorszym ojcem na świecie. Czasami wystarczą zwykłe przeprosiny. To na nie tak długo czekałem. Tato. Syn nauczył mnie ważnej rzeczy. Zbierasz to, co zasiejesz, a nie to, co kupisz. Pieniądze nie dają szczęścia. Być może zdziwi was to, że podobna historia spotkała Ryana ze Stanów Zjednoczonych. Jego brat bliźniak zastraszał go w dzieciństwie. Co więcej, namówił rodziców, by wyrzucili Ryana z domu. Ale nagle, 9 lat później, ten sam mężczyzna stał się bardzo rodzinnym człowiekiem. Wiecie czemu? O tak, potrzebował czegoś, przeszczepu nerki. Ryan niestety przejrzał perfidny plan swojego brata i odmówił mu. Myślicie, że każdy zasługuje na drugą szansę?